Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Orlando Magic w NBA 2K24. Przed nami pora na kolejny sezon. W tym odcinku będziemy walczyli po drugie mistrzostwo, oczywiście z rzędu. Wygraliśmy już raz w tej serii dwa mistrzostwa z rzędu, ale trzy razy jeszcze nie zrobiliśmy, więc takiego freebie jeszcze tutaj nie zrobiliśmy. W poprzednim roku, jeśli chodzi o mistrzostwo, to wygraliśmy w finale. Grając tutaj z dokładnie. Akurat miałem, ja właśnie nie ukryć, że. Wyjątkowo dwa dni przerwy, więc e, akurat zapomniałem. E, bo właśnie ten film, który wleciał ostatnio, e, wleciałby dzień później niż normalnie, miał oryginalnie wlecieć, aby jednego dnia nie było, oczywiście. O to, do tym może właśnie o tym powiem później, no ale właśnie już mniejsza o to. Orlando Magic, czyli wygraliśmy tutaj z e, Warriors, dobre 4-1, wygraliśmy z Warriors. Przypominam sobie już teraz powoli ten sezon. Chris Paul tam pamiętam, że był dobry, pamiętam, że zrzucił w Game 7 first roundowym. First round chyba trafił 40 punktów, jeśli dobrze też pamiętam. No dobra, więc tak wygląda nasz zespół. Chyba pamiętam, że też Demar'a właśnie wydraftowaliśmy i jeszcze jakoś, dobra, chyba Drew idea, tak? Tak, Drew Holiday to jest, więc Drew jest naszym rezerwem point guard'em, rezerwem shooting guard'em będzie e, Russell, small forward tutaj, power forward tutaj i center tutaj. Dobra, więc jest wszystko, wszystko już wiemy. Nie wiem, czy Drew. no dobra, Drew będzie miał na razie w tym sobie 10 minut. Tak, to będzie tak wyglądało. 14, 16 i 18. No tak to pewnie będzie wyglądało: Lamarcka, Rodridge 30, 36, e, Carmelo, 34. Tutaj, no pewnie tak to będzie wyglądało. Tak to pewnie będzie wyglądało na ten sezon: 34 minuty dla Chris'a Pola, 36 dla Timaka, 34 dla Duranta, 36 dla Carmelo, 30 dla, dla Markus Rodridge'a. I tak będzie wyglądało na naszej rotacji. Więc tak to, tak to wszystko tutaj wygląda. No i możemy zacząć. Właśnie a propos tego propo tego właśnie jednego odcinka, którym nie było właśnie, no bo akurat y, zwykle nagrywam odcinek dzień przed tym jak, w, no nie wiem, na przykład załóżmy, że w, przykład, nie wiem, w jakąś środę przed wrzucę to we wtorek to nagrywam i przesyłam, A w tym, akurat nie miałem zbytnie czasu, więc nagrywałem w ten sam dzień, który to wrzuciłem właśnie, niestety przetwarzanie na YouTube, jak się wrzuci w filmie, jak się prześle film, czasami przetwarzanie potrafi być, i to nie jest akurat od długości czy czegoś, po prostu czasami przetwarzanie potrafi trwać, no nie wiem, z godzinę, a czasami potrafi trwać 4-5 godzin, więc ja wrzuciłem ten film przesłałem go właśnie też później niż normalnie, bo przesłałem go nie wiem, gdzieś o 17 No ja było normalnym przetwarzanie, to go około 18 wrzucił, a to przetwarzanie trwało tak długo, że było była 22 i ja patrzę dalej sobie więc pomyślałem sobie, nie ma sensu wrzucać na 22. Po prostu wrzucałem następny dzień, więc właśnie tak tak było i no oczywiście mam nadzieję, że to się nie zdarzy Nie mogę obiecać, że się to nigdy nie zdarzy, bo czasami na pewno będzie tak że nie będę miał do czasu i właśnie, na przykład, nie wiem, później to nagram niż normalnie, i właśnie może tak kiedyś być, no ale właśnie, więc jeśli jakieś będzie, no pewnie powiem tak, jak e, ogólnie, jak filmy nie będą, no nie wiem, jak o film normalnie się nie pojawi od 20, przed 22, to pewnie się już w ogóle nie pojawi, a nawet przed 21, coś koło tego, więc tak, właśnie, tak na przyszłość. Patrzę tutaj, zaczynam 10.0, więc pierwszy raz chyba od, nie wiem, kiedyś, albo w ogóle może zaczynam pierwszy raz tak 10-0 więc bardzo dobrze. Raptors są mocni też, jak wygląda zespół Raptors, tak, właśnie, żeby zobaczyć, no powiem tak, patrzę na to. To nie, może nie, no nie, wydaje mi się po prostu, że Arptus ma dobry start. A że nie będzie tak to wyglądał do końca sezonu. Jakie mam też piki? Byłoby dobrze wiedzieć, bo pamiętam, że też dużo tych zamieszek, może powiedzieć, było z wymianami. Dużo robiłem wymian. Wystarczyłoby, że dwa dni nie, jakbym miał dzień przerwy i już troszeczkę pozapominałem. Czyli tak, 2010 przed nami tutaj draft. I będziemy tutaj mieli pika Nets. Dobre, Nets. Zaczynałem ten sezon. Pięknie, podoba mi się, podoba mi się bardzo. Jak mamy ich pika, to oczywiście im gorzej, tym lepiej dla nas. Im gorzej oni zaczynają tym lepiej dla nas. Zobaczylibyśmy sobie też. Mamy 11 meczów z nami. Kto jest zawsze najlepszym zawodnikiem tego sezonu? Jak na razie, Chris Paul gra bardzo dobrze. To pewnie on jest zawsze najlepszym, najlepszym zawodnikiem, choć t jest dobry. Durant dość opadł z humor, tak powiedzieć. Carmelo jest dobry. No, Carmelo, Carmelo, t albo Chris Paul. Ktoś z tej trójki na pewno. Westbrook dobrze z ławki. Demar zaczyna dobrze swoją karierę. Sean Williams tutaj. Shelter, Sheldon, Bogut tutaj. Drew Holiday. Dobra, tak to właściwie wszystko tutaj wygląda. Możemy iść dalej. Hornets przed nami, powinna tutaj być wygrana. 82-0, sezon nie będzie, ale i tak ogólnie zapowiada się. Naprawdę bardzo dobry sezon. Bardzo dobry sezon, wręcz nasz najlepszy. Carmela nie przestaje z tymi triple-double. Zaraz zobaczę, ile on ma tych triple doubles, Bo naprawdę mam wrażenie, że on miał bardzo dużo tych triple doubles już w swojej karierze. I ma właśnie 33 no. Carmelo w życiu bym nie pomyślał, że będzie taką tutaj u nas karierę, ale nie jestem zły na to, oczywiście jestem zły na to. Przed nim jest LeBron James, więc LeBron będzie ciężko pokonać, bo jest oczywiście aktywnym zawodnikiem. Hornets tutaj pokonujemy. 20 aset od Pola, no i to jest piękne, to mi się podoba. Fiadelfia pokonała 7 punktami. Raptors, pokonujemy tutaj Raptors 16-0. Carmelo z triple double, Carmelo się nie zatrzymuje. Wygramy z Bulls. Karmał prawie triple-double Blazers pokonani tutaj Philadelphia. Ponowny mecz z nimi. Team niestety kontuzja. Mecz z Bulls. Czy będzie 20-0? Start będzie. 49 punktów e, różnicy tutaj. Kapitalny mecz. Kolejny będzie. Kolejny ten mecz będzie z Pacers. Blazers pokonani. Ładnie. Nie zatrzymujemy się. Cały czas się tutaj nie zatrzymujemy. Czy kontuzja. Teamaka czy nie, to się nie zatrzymujemy aż do tego momentu, Pistons z nas, no właśnie to jest też nie taki bliski mecz, ja to nie było tak, że przegraliśmy kilka punktami, zostaliśmy absolutnie zniszczeni przez Pistons To jest dość dziwne Sama porażka mnie aż tak nie dziwi, no bo jednak porażka to porażka, porażki mogą się zdarzyć, ale Że zostaliśmy zniszczeni przez Pistons Dość nie spodziewałem bym powiedział Prawo stawić tutaj ponownie na, dla nas rotację Raz tutaj 18, 16, 14 12, 10 tutaj Lineup ponownie ustawiony, a więc idziemy dalej. Hawks. Teraz 10 punktami Tutaj wygrywamy z nimi. Pacers, teraz przed nami. No, zobaczymy, przynajmniej powiem tak. Czy, jak długo będziemy nie niepokonani e, podstawowej rotacji? Nie mam teraz podstawowej rotacji w TMC OKC, bo przedtem nie było Timaka, teraz nie ma Pola w naszej rotacji. OKC, pokonanie jednak. Russell był świetnym 7, raz był naszym rezerwowym, był naszym przyslebem, był naszym graczem podstawowym, jak nie było Timaka oczywiście. Może kryzys już wróci na ten mecz z Atlantą, jednak nie i porażka, więc druga porażka, ale dalej z podstawowym line upem jesteśmy niepokonani, dalej z podstawowym właśnie line upem jesteśmy niepokonani I zobaczymy właśnie czy w ogóle taka porażka będzie, to byłby dobry znak jakby takiej porażki nie było w podstawowym line upie naszym Ale czuję, że z raz na pewno przegramy w naszym podstawowym line upie, no chyba, chyba, to, się po, chyba to się jakby nie powinno, może to się chyba musi wydarzyć Ok, jeśli właśnie mogłem przed nas zafundować taką porażkę. Czy to zrobię, czy nie? Dowiemy się, jak gra. Nie będzie tak zwalniać i długo. Pokonujemy ich, dobra. Spurs. Oni właśnie mówić, że oni mają potencjał, na to, bo to jest dobrze. I spokojnie, więc pierwsza porażka z pozostałym tutaj lineup. line lineup jest, więc to, więc to też już mamy, można tak powiedzieć, za sobą. 30. wygrana z Raptors tutaj może być. 30. wygrana w sezonie i tak jest. Mamy tutaj zwycięstwo w miarę łatwe. Our Tracers, zobaczmy sobie. Carmelo jest na pierwszym miejscu. Mamy szansę, bo LeBron nie averageuje dużo punktów. On averageuje 26 tylko punktów, więc to jest szansa dla Carmelo, żeby wygrać swoją pierwszą nagrodę MVP. Fajnie, bo chciałem, żeby Carmelo wygrał przynajmniej jedną nagrodę MVP w swojej karierze. Tutaj, oczywiście, u nas. Zobaczymy sobie. Mock drafta też możemy zobaczyć. I to mi się bardzo podoba, co ja tutaj widzę. Bardzo mi się to podoba, co ja tutaj widzę. Standings. 33, dobra, a tutaj najlepszy. Drugi, drugi, drugi zespół to Spurs. Drugi, drugi zespół to Spurs. Chcemy tak zobaczyć. Jedną rzecz, tak w ogóle. Jaki mał Demar na power forwardzie? Bardzo słaby, bo tak sobie myślałem, że potencjalna byłaby szansa. To że jeśli tak dalej będzie, że może zgarniemy pola Georgia. Na przykład, i no ale może po prostu, nie wiem, w sumie, nie, nie wiem jak to zmieścimy. Pola Georgia, nie wiem jak zmieścił, dlatego wątpię, że zgarniemy jego akurat. tam jeszcze raz, był, tak dla przypomnienia, jest John Wall. Też go, no, nie jest zbyt tego zmieściłbym. Zmieściłbym centra, czyli na przykład Cozins. Cousins. Bugi mógłby być opcją. Gordon Hayward na PR Forwardzie, jeśli mógłby grać. No, to jest taka opcja, właśnie. No, najlepszą opcją po prostu jest yy, zdecydowanie. Mam wrażenie, jakby tutaj ktoś powinien być tym troszkę wiem, Mi się pewnie mieli, bo za rok dopiero będzie Kairi, będzie też yy, Kawai między innymi. Na razie właśnie nie będę się zastanawiał nad tym draft klasem. Na razie właśnie zastanawiam się nad tym sezonem, żeby żeby właśnie dokończyć, żeby wygrać mistrzostwo. A potem przejdzie czas na, na draft i na myślenie o tym. Triple Double od Kevina Duranta. Super, fajnie widzisz, że każdy tutaj umie właśnie dużo tych asy rzucić w meczu. To jest jakby bardzo niesamolubny zespół i to mi się bardzo w naszej drużynie podoba, że tutaj wielu zawodników potrafi sobie najczęściej właśnie tak z jeden, czyli praktycznie właśnie zawsze w każdym meczu. Akurat tutaj nie, ale no przynajmniej 9 tak wielu miał graczy. Przynajmniej właśnie jedna osoba bardzo często na, na mecz, przynajmniej ta jedna osoba rzuca te przynajmniej 10 asyst Celtic spokojnie 140 punktów, Chris Paul ma tutaj 11 asyst Pistons przed nami. Oni nas pokonali, oni nas zniszczyli wręcz w tamtym meczu, więc teraz to my ich zniszczyliśmy. Lakers przed nami. Tak wygląda ich zespół, Ciekać. czy to jest dalej Kobe Brand i Shaq i tyle Czy jednak coś tam pozmieniali w końcu, ale pewnie znając tą grę Ten zarząd Lakers pewnie nie pomyślał i tam dalej jest Kobe i Shaq i tyle No tak, no tak jest, tutaj nikt nie 80 overall oprócz tej dwójki No to jest to właśnie, to jest to o czym mówiłem, no nie umią, niektórzy drużyny tutaj budować tych zespołów, Shaq za niedługo zakończy karierę Clippers teraz przed nami pokonaj 29 punktami Golden State Warriors teraz. Znaczy z finału w poprzednim sezonie. Tutaj mamy wygraną i teraz może być 40 nasza wygra w tym sezonie. I tak właśnie jest. Zobaczmy sobie jak tutaj wygląda wszystko w lidze. Carmelo jest dalej na pierwszym miejscu. Chris się tutaj pojawił. Dobra. LeBron ma uraz. Czy Cavaliers są właśnie słabi? Bo mam wrażenie aby Cavaliers byli mocniej to, to oni by byli, w domu by był wyżej od Carmelo. Mam wrażenie. Z ciekawości zobaczmy. No właśnie Cavaliers są słabi. Wiedziałem, że coś musi z nimi być, bo on... bo ja by nie byli... nie musiałby nie nie musi właśnie być na, na pierwszym czy na drugim miejscu, a przynajmniej na trzecim na przykład. To powinni właśnie, to powinien być przed nami, ale właśnie się słabi. Ale broń jest no ale właśnie jak nie jest kontuzowany, to ten zespół powinien być dobry nawet. nawet. Czy chyba że, chyba że broń jest długo kontuzywany Nie no, ile zagrał tych meczów? Games played. Na tym etapie rozegrać meczów 36 to jest dużo, to jest dużo, praktycznie wszystkie mecze zagrał, więc... No, tak, aby wszystkie jeszcze zagrał. No, nie, nie, nie wszystkie dokładnie, ale tam mało bardzo puścił, więc. Jestem ciekawa o co chodzi. W sumie, że tak sobie słabo radzą. Pacers y, Pacers sobie nie najgorzej radzą, ale po prostu mam dużo, dużo lepsze rekrut od reszty ligi. Mamy drugi pik, tas, tak, no. To jest akurat draft, którym to znaczy aż tak bym nie potrzebował bardzo wysokiego pika, szczerze. No, ale jeśli będziemy mieli, to nie będę oczywiście rzekał, wiadomo. Net przed nami, dobrze oczywiście ich pokonać, bo wiadomo, że mamy ich pika, więc zawsze takie Zwycięstwa y tym bardziej smakują. Jak nie, idziemy zukarnie dla siebie wygraną, a jeszcze dołożymy różnie, które, od której mamy pika porażkę. Ja mówię, że, że ktoś musi tam być w Nix mocny. Jest Kevin Garnett, choć Kevin ma już 33 lata. Właśnie nikt przed lat dość byli słabi tutaj u nas. Trade deadline. Najpierw kontrakty. Powinniśmy taką gwiazdę właśnie mieć do przedłużenia. I tak, mamy tutaj właśnie. Dwie nawet gwiazdy, te nasze dwie pierwsze, można tak powiedzieć, gwiazdy, będę zawsze pamiętał, Timaka i Karmela, że to był nasz taki pierwszy zabójczy duet. 16,5 miliona, czy będzie zły na to? Timak? Nie będzie zły, to super. Carmelo, też próbujemy z nim przedłużyć. Ja mu nie wiem, 16, może milionów? Czy się obraził? 16 milionów? Obraził się, no, może nie obraził się, tylko no, znaczy ofendet, więc. Troszkę zły jest. No dobra, więc 16 mu wrzucimy. Na to się na pewno nie obrazi. Na to się oczywiście zgodził. Dobra, więc OEDG minimum deal. Buchner minimum deal. I jeszcze minimum deal dostanie Williamson. I to mamy zrobione. Z będziemy mieli do przedłużenia też tak w ogóle kontrakty? W tym wszędzie Chris? Nie, Chris jest już na, na dużym kontrakcie. Tak, Chris jest. To, to może być potencjalnie. To będzie może KD. Jednak nie, KD ma LaMarcusa-Lodrige, tak, LaMarcusa-Lodrige będzie miał duże przedłużenie kontraktu. Akurat powiem tak, z całego naszego starting line najmniej byłbym zły, aby LaMarcusa bym stracił, ale i tak będę oczywiście chciał go zatrzymać oczywiście w zespole. Wymian nie będziemy robili, bo nie ma sensu kompletnie. Mamy mega zespół, mamy też bardzo fajną ławkę, która mi się bardzo podoba, Drew Hoyday, Demar, oprócz tego jeszcze Russell, Westbrook, Bogut, tylko ten Sheldon Williams, tak, zawodnik, który już szczerze nie kojarzę zbytnio, pokonujemy bez problemu Mavericks. Tak Chciałbym także przynajmniej Triple Double Carmelo. Wtedy bym właśnie zobaczył, ile ma ich w karierze. Tutaj mamy Demara. I też kogoś jeszcze powinniśmy mieć, czy nie? Powinien być Druhoide, ale go nie ma. No ale Demar był najlepszym graczem z RUKI. za w Morach mamy też naszego najlepszego zawodnika, czyli Rasa Westbrooka. Westbrook też pokazał naprawdę on byłby wielki, gdy, był, gdy byłby starterem. I może być z niedługo starterem, bo jednak Teamak ma 30 lat. Więc Teamak będzie się stawał coraz starszy. I co oczywiście, no niestety, gorszy. Te ja w ogóle teraz dopiero ogarniam, że w Indianie mamy duety Chris Boshi i Derrick Rose. To jest groźny bardzo duet. I Sol Stars Carmelo, Timak, Durant i Chris Paul. Dobra, więc tak myślałem, wiedziałem, że le sami będzie. Raptor z 4 punktami. Ned Stars przestał się tutaj wygrać. Super. Celcik spokojnie pokonaniem 125 punktów czekam się na triple double od Carmelo. Chciałem zobaczyć, właśnie, jak to wygląda w tej historii. 50 to zwycięstwo jest, pięknie dobra, tak to tutaj wyglądało. A więc, tak Award Races: No Carmelo, i Chris i Kevin. No ktoś od nas chyba wygra. Ktoś od nas chyba, chyba wygra, tak mi się wydaje. I będzie to coś, coś że Carmelo i fajnie, fajnie będzie zobaczyć. Bo wiele rzeczy robiliśmy w tej karierze, ale nikt jeszcze od nas nie wygrał nagrody MVP. Lebron będzie tutaj wypadł też, w, tak w ogóle. Dobrze, nasz pik się tutaj trzyma fajnie. No i tam naprawdę ten nasz nie może jakoś pójść okropnie w dół, bo wątpię, że nawet skończyli wyżej. Jak już to mogą skończyć gorzej? Tutaj też nie ma aż tak złego zespołu na zachodzie, więc po prostu no pewnie będzie mieli szans. Myślę że, myślę, że top 3 pika będziemy mieli. Top 3 pika myślę, że będziemy mieli, to są dobre oczywiście dla nas wieści, Pacers teraz przed nami Pokonujemy tutaj Pacers Pokonujemy tutaj Filadelfię A Microsoft jest tutaj w pełni tutaj i może grać już w pełni możliwości i mamy to triple double, które czekałem od Carmelo No i fajnie właśnie, bo zobaczymy sobie teraz Jestem ciekawy właśnie, ile teraz ma NBA Records, Triple Doubles Mamy go tutaj na 30, 37, czyli Jednak nie poszedł zbytnio w ogóle, no nic A ten e, La Lafayette Lever, czyli Fat Lever, to jest e, jakby Lafayette e, Mamy pseudonima Fat Lever, jeśli dobrze pamiętam, tak, tak było właśnie Więc on będzie tutaj na, do przegonienia, do, do, że tak powiedzieć, może, może to nie jest dobre słowo, bardziej do Wyprzedzenia, tak, e, tak lepiej to brzmi Celtics przed nami porażkę niestety Piąta dopiero, porażka, że w tym sezonie, nix. Tutaj wygrywam 6 punktami. Cavaliers niedawno z nimi przegraliśmy, ale teraz wygrywamy, to dobrze. Jaki ja mam rekord? No, będą pewnie w playoffs, ale i tak nie będą wyglądać na jakiś bardzo dobry zespół. Ale tutaj z nami wygrywałem znowu, więc. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Na pewno tych Cavs nie można jednak skreślać. Denver pokonuję bez problemu. Nie można na pewno tych właśnie, tych Cavs skreślić. Pokonujemy tutaj Rockets. 30 punktów od Karmelo. raptors porażka z nimi. Sakran to King super. Czy będziemy mieli tutaj 70 zwycięzcy pierwsza w sezonie, mam nadzieję? I myślę, że to zrobimy. Myślę, że to zrobimy. Carmelo kolejny Triple double 38 Chyba że gdzieś przegapiłem tam jedno jakieś. 60 razem zobaczymy sobie Award Races karmelo jest, chris jest, kevin jest, Le lebron wrócił lebron może jak, powiem tak, jak przed wygra wszystkie mecze do końca sezonu i lebron się utrzyma w takim średnią, albo pójdzie w górę. to jeszcze ta nagroda mvp może wypaść w ostatniej chwili z rąc więc zobaczymy jak to będzie wyglądało chris paul w defensji player odbierze na przystąpieniu na miejscu No samym jak się tutaj jedzie w górę ciężko tak na walczyć z takimi która które po dwa sile bloki na mecz powiem, nie ukrywam, że twarz ma troszeczkę przerażającą w tej grze Yao Ming ee, też dobrze tutaj sobie radzi. trzy bloki, abridżuję prawie. Mokdera w drugi. No właśnie, to się się, że utrzyma. Mamy już też wygrałą konferencję, to spoko. Cleveland, znaczy, na trzecim miejscu, już co? Więc tak już wiem. ten jeszcze LeBron możemy zabrać tą, tą nagrodę MVP? Nets, no Nets wydaje się, że nie będą najgorsi. Zobaczymy, zobaczymy. I jeszcze sobie po 70 wygranej na konferencji. Na Awardrend już nie będę patrzył, tak właśnie, można powiedzieć, bo mała niespodzianka. Czy na pewno wygra to Carmelo albo ktoś ogólnie od nas. Piękny mecz od Carmelo. Wizard w Lamarcus Lamarck Fractured Ice Socket, czyli to jest. Ice Socket no to jest oczodu, tak? Oczodu chyba. Albo, nie, to jest chyba oczodu. Nie wiem, czy mam wrażenie, aby to było coś w, w środku oka, Jakby jakaś, nie wiem, nieźrenica, czy coś. A nie, ice socket? Choć nie mam wrażenie, aby oczodu był miniatura. Może to jest oczodu? Na pewno wiadomo, wiadomo, że sama nazwa sugeruje, że to jest coś z okiem. Ale mam wrażenie, aby to był oczodu, choć. z drugiej strony też myślę sobie, czy naprawdę to jest oczodu. Treszkę ice socket, ice socket, no, chyba oczodu. Chyba oczodu, no mniejsza że to, mniejsze, że to, nie wiem, nie mi się o tym. Kolejna wygrał z Wizards. Denver, Nuggets pokonani. Atlanta Hawks. Porażka tutaj. Wizards, pokonani, ładnie. 39 punktów od Kevina. Tutaj wygrywamy. Co zmienić tych sezonów do końca? Czy ta 70 wygrana będzie? Lamarck to jak za niedługo wróci do gry. Wygrałem tutaj 69 wygrana. Jest. Tyle mieliśmy w poprzednim sezonie. No a pewno musi ta 70 wygrana. Czy będzie już teraz? Będzie już teraz pięknie. 70 to w sezonie. Jest ustawimy tą rotację na playoffs, już sobie myślę. Bulls, porażka tutaj. Hit. Tutaj wygrywamy. Demarz zagro świetnie. Bucks pokonani. Świetny mecz Chrisa Pola. Bucks pokonani. Manager po raz kolejny. MVP Ligi zostaje. Carmelo Antony. Mamy to MVP. Jest pierwszy raz tutaj z Orlando Magic. Super, super. Stephen Carey tutaj rookie of the year. Peszcze zdziwienia. Brandon Jenkins, Sixth Man of the Year, LeBron James, Defensive Player of the Year, więc przynajmniej ktoś sobie tutaj wygrał. Kyle Lowry, Most Improved, do Rivers, nasz trener, coach of the year. My równaliśmy najlepszy rekord w historii NBA, czyli ten, który, mam, go, który mieli Warriors w 2015-16. Ten sam w którym też nie wygrałem Mistrzostwa, to jest naprawdę najbardziej szokującym faktem, bym powiedział. All-NBA First oczywiście jest Carmelo. Nie mam tutaj nikogo jeszcze oprócz, oprócz Carmelo. All-Defensive First, mamy Chrisa fajnie. Jest Demar w Rookie Second Teamie. I pora ustawić ten nasz line'a. Będziemy zaczynać od meczu z Bulls, tak. Od serii z Bulls ogólnie. Czy Bogut powinien pójść w górę? Może i powinien pójść w sumie w górę. Może i powinien pójść w górę, jak sobie tak myślę. Czemu nie? Jednak właśnie on... Yy, Williams z zmiennikiem. Zmiennikiem Carmelo, więc aż tak nie potrzebuję, że miał dużo minut, a bog jest zmiennikiem Aldridge'a, który ma nie tak dużo minut, więc czemu nie? No, bez sąfie, tak będzie ten line, wyglądał, jak będą jakieś problemy, oczywiście to zmienimy ten linea, między innymi Aldr nie Aldridge, a no, Drew pewnie wypadnie, bo był może mi grać jako shooting guard i point guard, więc potencjalnie Drew jest pierwszą stroną, która by wypadła z rotacji. ścięci tam miał na głowie yy, t ale to, to dla niego nic na pewno i może grać dalej z tym. Robimy tutaj sweepa, zmierzymy się z Raptor w kolejnej rundzie. Cleveland odpadli już, Spacers, to ciekawe, nikt też odpadli. Tutaj jakieś niespodzianki. No... Czy niespodzianką jest, że odpadli Warriors? Może taką niespodzianką, że zostaje sweepa. Taką będzie że to jest niespodzianka. 2-0 3-0 Nie będzie drugiego sweepu jednak z rzędu. 4-1, jak wygramy Spurs, już się tam zameldowali, my zagramy z małym hit, bałem się bardziej Pacers, hit myślę, że dam radę przejść tutaj w miarę bez problemu. 2-0, 2-1, 3-1, awans jest i to będzie finał ze Spurs, tak, tak, to będzie finał ze Spurs, czyli Tony Parker i Team Duncan zakładam głównie, no tak, jest Team Duncan, który, no widzę, że też już Wiek robi swoje i troszeczkę coraz gorzej się dzieje. Parker za to walczy o nagrodę MVP w tym względzie, więc Parker naprawdę bardzo dobrze gra. No Jednak Parker właśnie jest młodszy i Parker jeszcze jakby jest w tym swoim prime, można tak powiedzieć. A Duncan powoli ten prime się kończy już. Barbosa, który też nie jest najgorszy. Markus Cambi, tutaj widzę. No dobra, zobaczmy, jak ten będzie właśnie tutaj zespół Spurs się z nami mierzył. Jeden 1, -1. Teamak kontuzja, ajajaj, to niedobrze. Czy będziemy i tak musieli coś tu zmieniać tutaj? 2 do 2 to jest ważny mecz, bardzo. No niestety, to są złe wieści. Ale mamy właśnie za to Rasela Westbrooka. 9 osoba rotacja. Demar. Będziemy, może, miało już tyle minut. Westbrook zasługuje więcej minut, myślę. Tak to może wyglądać, a na Demar troszkę mniej. i i Durant 40, myślę, że tak to zagramy. Ta, ta trójka zdecydowałem dla najważniejsze, tak to będzie wyglądało. Ten mecz jest ważny i go przegrywamy, niestety. I możemy w tym momencie przegrać ten finał. No szkoda, że ponownie się Team doznaje kontuzji w yy, playoffs. Ten mecz wygrywamy, dobra, więc Game 7 będzie. Chris Paul był świetny w tym meczu. I pora na Game 7. Game 7, który będzie w Orlando. Czy damy radę to zrobić? Czy... To zrobimy. Mecz w Orlando. Uciekam, ale wróciliśmy z na Trzecia kwarta jest świetna. To będzie, no, będzie nasze mistrzostwo, tak. Myślę, że akurat tym razem nie musimy oglądać, bo w sumie na no, oglądaliśmy się już tego. Nikt od nas nie kończy ważnej kariery, więc jeszcze wiele razy będziemy się. No, jeszcze wiele razy właśnie będziemy oglądać to. Wygrywamy to. Drugie mistrzostwo NBA z rzędu jest, a więc teraz. Następ... Chris Paul z MVP. Mega się cieszę, bo Chris Paul jest underrated, powiedział, i dla nas robi mega, mega roboty. Dlatego fajnie, że on zgarnia na sobie nagrodę Finals MVP. I tak jak już właśnie mówię, no myślę, że jeszcze wiele razy nagrody. Wiele razy znaczy mistrzostwo będziemy wygrać, więc sobie jeszcze zobaczymy te kad Te scenki ogólnie tutaj i też. Yy, będzie właśnie szansa następnym sobie po końcu zrobić free Pita. Zobaczymy, czy dam radę to zrobić. te sobie kończymy kariery. Czy ktoś ma 80 overa powyżej? Pewnie nie. No nie zapojła się to, żeby ktoś tam miał 80 overa albo więcej. A więc idziemy dalej. History changes. Zmiana loga strojów i parkietu Cleveland Zmiana loga strojów i parkietu Clippers Zmiana strojów i parkietu Grizzly Zmiana loga i strojów Jazz Zmiana u nas loga strojów i parkietu Boję się, że ta zmiana loga będzie e, Na to właśnie już nie fajna, tak powiedzieć Bo to jest takie legendarne, które mega e, No mega mi się podoba to logo Nie ukrywam, to właśnie starsze logo to inne te zmiana zobaczmy więc Widzimy teraz jak wygląda to logo Orlando No i teraz zobaczy, jaka będzie zmiana No właśnie, ta zmiana, która no na gorsze, na gorsze, bądźmy szczerze, według mnie to jest zdecydowanie na gorsze zmiana. No niestety, niestety, to zmiana na gorsze, ale nic nie, zbro, nic nie zrobimy. League Meetings, wszystko reject. No i teraz, właśnie jestem ciekawy, jaki będzie miał pick. Czy ten pick będzie pierwszy, czy ten pick będzie drugi, czy, Powiem tak, wydaje mi się, że to będzie top 3 pik na pewno. Ale jak dobry, no to zobaczymy. Tak, że właśnie mówię, akurat w tym roku szczerze, aż tak nie potrzebowaliśmy dobrego picku. nie wiem, co zrobimy. Pewnie, Demarcus Cousins będzie wybrany pewnie ale z drugiej strony, jakby, no, da, no pewnie tak zrobimy, pewnie tak zrobimy, Demarcus korzyńc, no bo John Wall mi nie jest potrzebny, mamy Juho idea, mamy Rostra Westbrook'a, tak samo Paul George mi nie jest będzie potrzebny Demarcus, najlepszy jest opcją, który niedawno podpisał kontrakt z zespołem tajwańskim, z Tajwanu jakby Tajwan yy, Berleopard, coś takiego Już nie pamiętam dokładnie Troszkę, że jakoś, nie wiem, wydawało mi się, właśnie, że naprawdę ktoś mu da co dziwi mnie że wręcz, ale, że takie, nie mam taki taki zespołek, zespoły jak, że, nie wiem, Pistons Dalej był na przed szanse, nie wiem. Zresztą oni mówią, że mają Stewarta do ale to nie ma. Bo dziwi mnie, że nikt nie dają im szans, szans prawda? Dość mnie to dziwi. Ostatni, w którym dostał szansę, to, chyba by idę, to był chyba Nuggets, chyba? i pamiętam, że ostatni jego zespół, był, w którym był. Się już pamiętam. Powoli już właśnie zbliżamy się do tych pików, gdzie zobaczymy nasz pik. Top 4, czy będziemy mieli top 4 pika? I ten pik będzie czwarty. Wow, czyli spadliśmy. No dobra, powiem tak. W innych latach może byłbym zły, w tym nie jestem zbytnio. I powiem tak, czy, powiem tak też z tym Kozincem jest taka sytuacja, że jak, jak go ktoś weźmie przede mnie, to nie wiem, czy będę naprawdę jakoś zbytnio szczerze zły. bo to jest właśnie zawodnik, którego możemy mieć, ale nie musimy mieć, tak bym powiedział. jest jednak właśnie faworytem, więc nie wiem, czy naprawdę mi się będzie chciało, bo będę musiał pani dużo odeć, żeby że na to pierwsze miejsce, więc nie wiem, czy będę to robił szczerze, nie wiem, czy będę to robił. To nie jest już tak klas kluczowy, bym powiedział. Tak właśnie z istnej ciekawości. King's na przykład, co oni by chcieli? Pewnie by naprawdę po pierwsze nie chcieli pani robić tej wymiany żadnej. Nie dziwię im się. Ale i tak spróbować możemy Jak Powiem tak, jakby jakimś ten to nie było nic szalonego To byśmy mogli to zrobić Ale tutaj na pewno będzie coś szalonego Mamy jakiś second round, mam taki second round Do dodania do im tutaj Możemy wam dać Bołguta przy przykład, jeśli on ma kontrakt oby Baugut miał kontrakt, Bołguta ma kontrakt Możemy, możemy wam dać Bołguta Mogę wam dać Mamy, mamy tutaj na przykład dwa first. Mamy aż trzy first roundy tutaj, więc mogę wam dać first round naszego w 2013 no i powiem tak, jak już mówiłem, myślę, że więcej nie ma sensu dawać. Naprawdę, ten pik pierwszy nie jest aż tak dla istoty naszego zespołu, jak właśnie, żeby oddawać jeszcze tyle, więc po prostu tego nie, nie zrobimy. Nie będziemy oddawać tego piku, no, po prostu nie będziemy brali tego piku, właśnie tutaj. Dobra, więc idziemy. No, self-signing za, za tym się zajmiemy jakby. Head coach, a więc to myślę, że właśnie tak szczerze, jakby nie mam żadnych zastrzeżeń, żeby do nie podpisać, żeby właśnie nie dać mu nowego kontraktu. Myślę, że właśnie do Riversa dostaje nowy kontrakt, bo robi bardzo dobrą robotę i chce go mieć z powrotem. 2,5 miliona temu zaoferujemy, myślę. Nadzie, że się zgodzisz, Doc. Dobra, super. Shot doktor, kto u nas, u nas z Shot doktorem nie mam pojęcia, ale dowiemy się za chwilkę. Chyba właśnie rozpoznam, kto u nas był. To byver Jonesa, nie pamiętam. Sydney Moncliffe jest. Czy też jest Gary Payton I właśnie kto to był, nie pamiętam, ale mam wrażenie, aby jeden z tych dwóch. No i tak jeszcze tak, Garego Peytona spróbowałem podpisać. Bigman Coach. To był naszym Bigman Coachem? Też nie pamiętam. Eugene Petit, tak? Eugene Petita. może będziemy mieć jakąś osobę, którą kojarzę? Jakąś prawdziwą się którą kojarzę tutaj? Stacy Augman, jest. Stacy Augman nie jest, więc Stacy podpiszemy, bo to jest prawdziwa, prawdziwy zawodnik. Jeszcze guard Guru. Tutaj chyba od dawna właśnie szukamy i nie możemy nikogo znaleźć, albo tak, się mylę. też będzie nie mogli nikogo znaleźć. No nic, więc nie będziemy tutaj nikogo podpisywali. A więc właśnie teraz będziemy szukali tego jak jakiego znajdziemy tutaj. Chyba wiem, kogo mieliśmy. Mieliśmy shot doktorze Clifford, tak, Steve Clifford, który jest oczywiście. No może nie, wiem, może właśnie dalej jest trenerem. Może ktoś go podpisał na właśnie trenera, no nie wiem. Mniejsze już o to. Draft, teraz tak. Draft właśnie, no tak już wiem. Nie będę dodawał za dużo, bo to nie jest dla mnie istotne. Jak wybiorą sobie, mogą sobie brać kozinca. To nie jest aż dla nas tak istotne. Drugi idzie Paul George, trzeci pójdzie John Wall? Jednak nie, więc George, John Wall znaczy jest do wzięcia, ale powiem tak: ten John Wall, John Wall znaczy nie jest mi tutaj niepotrzebny. Tak jak już mówiłem, bo, no bo pozycję point guarda mamy obstawioną mi shooting Guarda. Na pozycji Point Guarda wiadomo, że mam przykład nie, Joho Idea mogłoby by oddać, ale po co mam oddać Joho John Wall będzie lepszy jakby, no ale mam Chrisopolona długo na Point Guardi, więc nie ma sensu według mnie drugiego takiego naprawdę bardzo dobrego Point Guarda jak John Wall. Więc wydaje mi się właśnie, że nie wiem. Czy będziemy w ogóle wybierać kogoś? Myślę, że nie, będę, nie, nie będziemy nikogo wybierać z tym pikiem. Tylko go oddamy. A wybierzemy sobie tam kogoś może niżej. Kogo bym potencjalnie Chciałbym, chciałbym jakiegoś power forwarda, może potencjalnie. Ósmy pik. Czy ktoś mi da ósmy? Czy ktoś mi da mniejszego? Wow, Co mi dać Paula Georgia? To jest bardzo ciekawe. Problem właśnie tym, że jakby ja mam już Demar'a deRozan'a. Ja by też nie się jak Paul George'a, tak do tego zespołu. No nie, to mi się nie opłaca. Nie, 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 się. Wolę zrobić pika I ten pik ja mam przewośnie... Mógł być ten pik. Ale ten pik nie jest chyba dobrze. Aż swap nie, bo ten Ja wolę chyba pójść w tego pika, właśnie, tą wymianę wolę pójść, a więc to tą wymianę zrobiłem tak, jak już mówiłem, moglibyśmy się John Walla wziąć, ale nie potrzebuję naprawdę go, ja bym po prostu, ja bym chciał jakiegoś central power forwarda rezerwowego, dobrego Ja na razie nie potrzebuję tutaj nikogo wybierać z tych właśnie osób tutaj Gordon Hayward mam wybrany tutaj John Wall wybrałem dopiero piąty Wymiana tutaj będzie jakaś Pistons wybieram Derek'a Favorsa, No właśnie mu był opcja, ale Favors to nie jest jakaś duża potę dla mnie no, więc, właśnie nie wiem, czy będziemy kogokolwiek wybierać w tym draft klasie tak szczerze Właśnie o kogo tutaj mamy? Jest Evan ale on jest Small Forwardem. No ale tak, patrz, się naprawdę, nikt mi tutaj niezbyt, nikt mi tutaj niezbyt, właśnie pasuje. No, Żaden z nie będzie tak wielką wielką postać. Dlatego, po prostu, wydaje mi się, że te, właśnie tak już mówiłem. No, po prostu oddamy, pewnie, te piki. Lepiej po prostu zga zgarnąć za to pigi jakiekolwiek i mieć właśnie dużo tych pigów w przyszłości, niż po prostu wybrać kogoś dla, jakby dla przymusu, można tak powiedzieć, więc nie czuję potrzeby wybierać w tym roku, więc nie będę tego robił. To nie jest najgorsza wymiana. Czyli mam 12 pig, 15, ale lotary Protector nie lubię. 10 pig to ale nie oddaję żadnego pika. To tamta oferta mi się podoba, bo możemy właśnie wymienić tych dwóch zawodników z miłą chęcią. Choć nie w sumie, ja za ten czas jakby. Nie, a tutaj nic nie zyskuję. Właśnie wolę. Wolę, jakby... Nie, wiem, wolę. Mieliśmy tam gdzieś inny ma, wybór. Czy nie? Mieliśmy właśnie, gdzieś inny wybór, mam wrażenie. Tak, a tylko właśnie e, to tylko mi dajcie, nie Lotary Protected. Po prostu chcę od Was jeszcze pika, który nie. i protected. I możemy to zrobić. Dobra, mogę Wam dać. A nie, nie mogę Wam dać nic, nic wam nie dam. Na przyszłość jakiegoś mi nie dać może? Unprotected Naprawdę? No dobra, to, to zróbmy tak Top 3 Protected Nie? A top. E, top... E, top 5 może? No nie wiem. Na to protected się... Nie top 3. Na laterii protected się zgadzali, więc... Top 5 Top 10 może Nie? Dobra, powiem tak ee, Powiem tak, ee, zrobiłbym tą wymianę ja myślę, że kogoś ee, Nie Dallas, ok, na przed te zespoły Dallas, na przykład, co byście chcieli Znaczy, mamy second round, nie, tam A, to mi oddałem, dobra, też tam mi oddałem, no dobra, czy ja bym to oddał? Nie wydaje mi się, szczerze, że te wymiany jakby No nic, nie, jeszcze raz właśnie tam wracając Do tej wymiany to właśnie była ta jedna, nie najgorsza wymiana, tylko że właśnie Za to wolałbym Dajcie mi za to właśnie Dajcie mi za to first round jakiegoś i wolę to Naprawdę To 2014 może Ja bym wam dał byle koło jakiegoś tam Znaczy od najsłabszego, na przykład który jest na kontrakcie Na przykład Buckner Aha, dobra a oprócz Bucknera Oi, Deji. Może być. W in Spoko. No nie podoba mi się to, naprawdę, bo byśmy się dogadali tutaj, ale nie możemy się dogadać. Bo przecież tam. Nie wiem, prawda, takie małe jakby. Nie, wydaje mi się, że to nie będzie jakby dużym problemem. Może się po prostu zgarniemy tego pikat Cleveland. A znaczy, oni nie mam pika w tym roku? Macie pika w tym roku? Macie pika w tym roku, więc wziąłem tego. Nie, w sumie nam się to nie opłaca. Dobra, dajcie po prostu, w tym 2012 możemy się zgodzić. Aha, dobra, teraz już coś, już coś kombinujecie. To w sumie jest dla nas no, w sumie. Tak, najlepiej nam to wychodzi. W sumie czemu nie? Możemy to zrobić. Więcej będzie robili. Więc właśnie nie potrzebowaliśmy tutaj wybierać zawodnika w tym roku. Zaraz w klasie tak wyszło, a za to zgadnęliśmy sobie piki inne na przyszłość. Qualifying offer Williams i Aldridge, dobra, więc z nimi będzie próbował przedłużyć. Z Aldridge'em sobie po prostu Qualifying, o, po, to znaczy zmaczyłem tam kontrakt jakiś, który tam pewnie właśnie zostanie A Williams spróbujemy tutaj podpisać. Nikt nie To Dość ciekawe. No to dobra, to zaoferuję tam jakiś kontrakt. Dobra, teraz się dopiero Zmaczujemy. No dobra, więc obydwu podpisujemy. Więc nic się tutaj nas naprawdę nie zmienia. Potrzebujemy trzeciego point guarda, który może być Speedy Klaxon. Czemu nie? Albo może tak, ee, Speedy Klaxon, troszeczkę jednak mniej. Potem będziemy jeszcze potrzebowali kogo? Trzeciego Small Forwarda. Dobra, trzeciego jeszcze Small Forwarda będziemy potrzebowali, jeśli się zgodzi, Speedy. Chyba się nie zgodzi, ale jednak zgodził się. Czyli trzeciego Small Forwarda jeszcze. I mamy to. Mamy to, dobra, więc lineup gotowy. Rota nie rotacja w sumie, ale cały roster gotowy. 2011 Draft Class. Tu mam przed Kawaii. Byłby mile widziany. Byłby Kawaii mile widziany na pewno. Więc Kawaii mógłby być osobą, którą, po którą byśmy poszli, że powiedzieć Kairi. Niezbyt. backcourt nam nikt niezbyt potrzebny. No tutaj przejście do Lebron Lebronery Tak, to jest Lebronera. Tak już wiem. No pewnie. Pewnie właśnie Kawaii byłby, byłby opcją. Byłby opcją, pewnie Kawaii. No, Kawaii byłby ulubioną opcją. Albo Butler. A nie, w sumie Butler nie. Jest Kawaii. Ja Miałem wrażenie, że Kawaii był. Był w tym troszkę, tylko strasznie nisko tutaj. No nic. Będziemy kończyli, oczywiście, w tym momencie ten odcinek. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.